Witam, dzisiaj jestem z moim kolegą Krystianem. Witam. Dzisiaj będziemy robić unboxing i recenzję magicznej gąbki za złotówkę z Władysława. Zapewne jest z Chin. Co ciekawe, nie pisze nic po chińsku. To może być jakaś nowa technologia, że Chińczycy nie piszą po chińsku. Dobrze, na pierwszej stronie mamy magiczna gąbka, zwarta struktura. Dobra, kogo o to chodzi? Robimy unboxing. Może czarodziejowi mi się przyda. No tak, czarodziejowi. W ogóle to nas kleją na taśmę. No, polecam. Jak widać. Taśma zawsze na problem. Dobra. Dobra, na siłę poszło. Taśma rozwalona. W ogóle pudełeczko ekstra. Dobrze, mamy tutaj, wiadomo, jak to, co, pianka z lodowca, co? Dobrze. Wygląda jak gąbka do tej, do tablicy kredowej. No, to ma tak, Bardzo, nie jest taka miękka, tylko jest taka twarda. Znaczy, jest twarda, ale da się ją z... No, ten. O to chodzi właśnie. Da się nią, jak widać, beatboxować. Okej, teraz sprawdzimy, czy jak działa na wodę. Mamy tutaj wcale niesponsorowany odcinek. Nie wiemy, co się stanie, jak się na to naje wodę. Ciekawe, czy przysiąknie. O. Ile wlejemy? Jestem trochę mokry. Dobrze. Ej, co? Dobrze. Wlaliśmy tak, na takim obszarze, a się wylało na takim. Widać, że gąbka trochę rozprasza wodę. A może wytrzemy to w tą gąbkę? Ej, no i dobrze. Czekaj, i patrz. Mamy test. I spróbujemy ją... O Boże! Jakie spróbujemy ją... Sekundę, czekaj. Tak, na pewno na balkonnym. O, coś tam leci. Czekaj, jeszcze raz musimy, jeszcze raz. Faktycznie sucha. Dobrze, musimy jeszcze raz, bo... On... Ej, powinni tak... jaki ten syp. Dobrze, że to magiczna gąbka i będzie zawsze czysta. Zakład sprzątacki. Taką gąbką myjemy. Magiczna gąbka, kropka... Oj, ile wody. Dobrze, ciekawe, czy jak I to się... I po pierwszym użyciu już jest ciekawe, czy piękna jak... i proszę spojrzeć na to. Ona się bardzo łatwo rwie. Dobra, zostaw to. Czekaj, spróbujemy ja teraz... Ja ją tylko wykręciłam. Spróbujemy teraz, czy jak się na nią naleje wody, to będzie jakoś lepsza. Połóż, proszę, na... Wow, no taka nawet cięższa zrobiła. Ty, to schodzi. Widzicie to? Jak przyjadę pod tym palcem, czy tam... No, trochę łatwo tu się... Tu szczególnie to było widać, jak tak zrobiłeś. No, what? Dobrze. Tu jest najbardziej czysta, nie? Polecam jako... W ogóle to jest ona ciągle mokra. Polecam to jako taki fidget toy. Dobrze, sprawdzimy. Ja odsunę może mojego powerbanka. No. Teraz najmniej wodę. Bym się może odsunął. Myjemy ją. I czy to się umyje? No powiem tak, nawet... Ej, co? To działa? No i to działa. Dobra. Jakimś prawem działa. Zobaczmy. No, zbytnio nie przypuszczam. Ja bym tego może... Ale jest bardzo ciężka. No, dosyć. Ale patrz, jak teraz się jest, prawda, bielutka, jak, prawda, wszystko śnieg. Wszystko wyszło z drugiej strony, na pewno. Dobrze. A zobaczmy z drugiej strony, no, pięknie wygląda. Jaki brud widać. Dobrze. I gąbki uleciał. O, jest. Tak, ja wiem. Dobrze, wyciskamy to przez ok. I przez... sprząta wszystkie brudy. Ale powrotem. Polecam, działa jako gąbka. Sprzątam. Dobrze, teraz wyciśniemy za balkon. Bo czemu by nie? Polecam. Ej, chwileczkę. Ty. Potem idziemy. Ale nawet się tak trochę wyciściła na tej stronie, bo była bardzo mokra. A teraz jest mniej mokra, chyba. Powiem, jeśli chodzi o taką gąbkę za złotówkę, to nawet nie jest to. No. Tam była gdzieś, gdzie to jest? O, mniej więcej tam, tutaj jesteśmy nad morzem, gdzieś tam. Tam dokładnie jest taki, widać, ja to przyzumuję może. Przyzumuję, jest taki,
tutaj widać jakieś atrakcje w tym, w parku rozrywki. To tam, tam są takie sklepy. Jeśli ktoś by się nie skarpnął, to jesteśmy u góry. Na tarasie. Znaczy, powiem tak. To jest bardzo satysfakcjonujące, ta gąbka. No, trochę się łatwo brudzi. I łatwo chociaż, się ją chociaż w nie, ja tylko ją wykręciłem, nie tego, tak? Bo ja chcę się tym... Tak ją zdusiłem w taki sposób i ona pękła, nie? Dobrze. Zobaczmy, co ma tak. W środku. Zostaw. Ej, później zrobimy filmik operacja na gąbce za złotówkę. Tak. No raczej... się odciska. No, wiadomo, jak raczej, to na gąbce, to znaczy wiadomo. Tak, raczej to nie... Ale wszystko wyszło z drugiej strony. Tu się zrobiło czysto. No. No to wszystko... I znaczy, teraz z powrotem. Powiem tak, raczej to nie jest stworzone do mycia starych, prawda... I tu jest wrogle. Do mycia desek. No, ale nawet sobie radzi. Z drugiej strony. No jest brudna, ale da się ją pewnie umyć. To mi się chyba nudzi. Ej, to jest taki szampan, co nie? No, taki, prawda? I zobaczcie, jaki fajny sposób. Możecie sobie tą gąbkę tak mocno zmoczyć, że ona będzie cała mokra, a potem wchodzicie pod prysznic, to się myjecie i się zakręcacie, prawda? Ej, nie, wyobraź sobie, gdyby w tej gąbce było takie mydło. A ta nagrywka jest dla, nie wiem. Chwileczkę, wyobraźcie sobie, gdyby w takiej gąbce było mydło w środku. W środku gąbki mydło, prawda? Odkręcacie sobie i się mydlicie i tam. Później zakręcacie. To by było nawet spoko. O, pięknie stoi. Dobrze, robimy teraz... Ej, zrobimy później film z flipami, taką oto, może tym nawet, z różnymi. Ej, nie, będzie tak. Później! No dobra, będzie. Ale nie ma szans. Dobrze, to my się już będziemy żegnać. Na razie. Cześć.